Rok 2014 zapamiętamy w branży gier wideo jako spektakularne ucieczki głośnych premier. W tym miesiącu pierwsza z uciekinierek, czyli Evolve. Miała być też druga, wiadomo jaka, ale Geralt po zarzuceniu dość przyjaznymi wymaganiami sprzętowymi zniknął w kolejnym piruecie i pojawi się na szlaku dopiero w maju. Wciąż też brać pecetowa tupie o swoją wersję GTA, tą odpalimy w marcu, ale za to w czymś więcej niż marne Full HD. Na początek nowa stara gra od studia NeoCore Games, autorów Króla Artura oraz inkredybelnych adventuresów. We wspomnianym Van Helsingu funkcjonowała świetna minigierka typu Tower Defense, którą tutaj rozbudowano, doprawiono koszmarnie sztampową fabułą, najazd potworów, trzeba bronić świata i tym podobne, i w Early Access nawet przyjemnie się Ottonowi grało. Oczekujcie recenzji. O Sunless Sea mogliście już wcześniej poczytać w tekście na naszym sajcie, tutaj zatem telegraficzny skrót. Dostaniemy trudnego do opisania słowami indyka z masą ładnie napisanych, stylizowanych literek i możliwość pływania po morzach i oceanach świata tego. Gatunkowo to miks RPG i strategii. Po więcej szczegółów odsyłamy do naszego beta testu. Podobno już teraz warto poszukać w portfelu karty płatniczej. To będzie znakomita gra, kropka. Powstające w kuźniach Turtle Rock, ci goście od Left 4 Dead, dziełko zaoferuje nam przede wszystkim zabawę w trybie multiplayer. Jego siłą ma być asynchroniczna rywalizacja, która postawi czterech łowców naprzeciw potwora. Bestia może biegać po mapie, zjadać mniejsze potwory i ewoluować. Gracze natomiast nie powinni się rozdzielać. Nigdy. W pojedynku jeden na jednego nie mają z bestią szans. Kontynuacja znakomitej serii symulatorów miasta od Focus Home Interactive, następca takich gier jak Cities XL 2011 i 2012. Tym razem dla podkreślenia niespotykanej skali, w jakiej rozgrywać ma się zabawa, twórcy dorzucili do tytułu jeszcze jednego X-a. O wspomnianą wielkość zadbać ma nowoczesny, next-genowy silnik graficzny. Reszta to już głównie drobne usprawnienia. Kolejna odświeżona część cyklu Legend of Zelda, oryginał ma na karku już jakieś 15 lat. Gra klasycznie dla serii polega na eksploracji, walkach i zagadkach. Tym razem ważna okaże się też konieczność wykorzystania rozmaitych masek, modyfikujących zdolności naszej postaci. Reedycja okaże się jedynie na małych konsolkach. Zaoferuje przy tym obsługę trybu 3D oraz wykorzysta drugi ekranik 3DS-a w roli mapy. Historia złodzieja, który na chwileczkę zerknął, co też mieści się w pewnym kompleksie biurowym. Mamy tu więc cechy złodziejstwa przemysłowego i został na dłużej. Budynek jest niestety opanowany przez nadprzyrodzone siły, cały czas gotowy, by nas straszyć. Zresztą przez sporą ilość czasu. Każdy rozdział z osobna ma dostarczyć nam po 15 godzin zabawy. Oby emocjonującej. Symulator bycia zwierzęcą matką. W poprzedniej części sterowaliśmy samiczką borsuka, teraz natomiast nie damy zginąć stadu małych rysiów. Na początku jest zatem poród, następnie zaś konieczność opieki nad smarkaterią, do czasu gdy postanowią opuścić rodzinne gniazdo. Będziemy więc polować na żarcie, biegać do wodopoju, chronić się przed mrozem. I chciałoby się aż zapytać, maleństwa, gdzie wasz tatuś? Port wydanej pod koniec grudnia na Xbox One platformowej gry logicznej, polegającej na przeprowadzeniu przez planszę dwóch części magicznego totemu. Każdy znajduje się na innej planszy, ekran jest przedzielony na połowę, a obie połówki wykonują te same polecenia wydawane przez gracza. Odmienne etapy sprawiają jednak, że czasami bezpieczny dla jednego krok może doprowadzić towarzysza na tamten świat. Rzym z Rome 2 płonął w dniu premiery pod najazdem bugów i kiepską optymalizacją. W dodatku stan techniczny produkcji co prawda powinien się polepszyć, ale... No właśnie, czeka nas utaczka z żonnymi, krwi barbarzyńcami, niewiele nowości i opowiedziana w typowo Total Warowym stylu historia runięcia Imperium. A może znajdzie się wśród nas przywódca zdolny odwrócić nieuniknione? Portowana z konsolki Nintendo 1 okazała się wprawdzie w roku debiutu szóstki tym lepszym z dwóch rezydentów, ale kampania marketingowa sequela wygląda tak, jakby nawet Capcom w tytuł ten nie wierzył. Dwuosobowy tryb kooperacji, w którym jeden gracz będzie walczył, a drugi wyłącznie wspierał go gadżetami, może okazać się jednak czymś interesującym. Ma to też być raczej survival niż shooter. Szalona bijatyka z panienkami wyciągniętymi żywcem z japońskiej mangi.
Tak, graliśmy w to już 2 zimy temu. To tak naprawdę ta sama gra, ale wzbogacona o wszystkie wydane do tej pory DLC. Cóż, takie odświeżenie jest ostatnio dla twórców bijatyk chlebem powszednim, ale jak ktoś jeszcze nie grał, warto rozważyć. Wersja PC-towa ukaże się dopiero w marcu. Na razie pograją posiadacze konsol. Sequel bardzo dobrej skądinąd przygodówki, za cel stawiającej sobie przede wszystkim wyśmiewanie konwencji. Część druga to jeszcze więcej klikania, zagadek, nabijania się z różnych Harry Potterów czy Warcraftów. Produkcja kontynuuje wątki z poprzedniej części, oferuje też podobną, ale bardziej dopracowaną oprawę. Dla fanów point and clicków obowiązek. Do tej pory na konsolach nowej generacji niewiele było tytułów ekskluzywnych, które faktycznie uzasadniałyby potrzebę zakupu konsoli tylko dlatego, by móc w nie zagrać. The Order ma być jedną z tych gier, która zmieni sytuację. Odpowiedzialne wcześniej za gry na PSP Studio Ready at Dawn zaserwuje nam ucztę wizualną w realiach wiktoriańskiego Londynu, okazję do zapolowania na potwory i podobno ciekawą fabułę. Spartan Strike to kontynuacja Spartan Assault. Gra wzorem poprzedniczki będzie osadzoną w realiach cyklu Halo strzelanką. Tym razem obędzie się bez mikropłatności i w rozgrywce zabraknie jednak jakichś drastycznych zmian. Produkcja umożliwi za to odblokowanie dodatkowych gadżetów do Multi w Master Chief Collection. Pograć będzie można również na iOSie i Androidzie. Dragon Ball trafia na nowe konsole pod postacią szybkiej bijatyki. Tak, znamy to już z poprzedniej generacji, tym razem jednak większa moc przerobowa nowych platform pozwoliła jeszcze bardziej dopieścić grafikę, a przebudowane sterowanie uczyni tytuł nie tyle prostszym, co przyjemniejszym. Do tego głównego herosa wymodelujemy własnoręcznie. Dynamiczna wyścigówka z futurystycznymi ścigaczami, stanowiąca rozwinięcie Quantum Rush Online. Tytuł zaoferuje wiele okazji do przekraczania prędkości, 14 niezwykle zawiłych tras oraz oprawę bazującą na modnym ostatnimi czasu silniku Unity. Od roku gra dostępna jest w płatnym Early Accessie, na Steamie znajdziecie również darmową część pierwszą. W przypadku nowego Train Simulatora wyraźnie widać, jak kruche jest pojęcie next genowa gra. Chociaż tytuł ukaże się wyłącznie na PC-tach, tych zaś niezwykliśmy między sobą rozróżniać na stare i nowe, pojęcie to do Train Simulatora bardzo pasuje. Nowy silnik graficzny zapewnić ma niespotykane jak na gatunek symulacji efekty audiowizualne oraz wynieść realizm zabawy na absolutnie nowy poziom. Niby najkrótszy miesiąc roku, na pewno jednak bardziej interesujący niż styczeń. Za miesiąc będzie jeszcze lepiej, bo czeka nas z pewnością rewelacyjne Project Cars, nowy Battlefield z policjantami, sygnowany logiem Visceral Dead Space Games. Teoretycznie na marzec przewidziany jest wciąż Hellraid, z drugiej strony ostatnimi czasy o grze było raczej cicho, więc jej marcowy debiut będzie można odbierać raczej jako niespodziankę. Jest też szansa na drugie Hotline Miami. Ostatnio jednak branża nauczyła nas, by w podawane przez deweloperów daty wierzyć dopiero po ujrzeniu odpalonego menu start. Dzięki za uwagę, materiał przygotował dla Was Otton, a czytał Neox. Do zobaczenia, do usłyszenia na graż24.pl. Cześć! Thank you.